Po wieściach Flash czas na magazyn sportowy. Mariusz Polowy, witam Państwa. Mimo nie najlepszej pogody, rozgrywki ligowe, w których biorą udział nasze drużyny, przebiegają bez zakłóceń. Równie profesjonalnie podchodzą do wspólnej rywalizacji zawodnicy amatorzy. Przy rześkiej i wietrznej aurze odbywały się mecze 14. kolejki amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta. Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach podstawowych numer 1 i numer 4 odbyło się łącznie, jak zwykle, 6 meczów. I co warto podkreślić, większość z nich była naprawdę niezwykle wyrównana. Oglądamy fragmenty spotkania pomiędzy drużynami OKS Sitarska a Spartacus Team, które zakończyło się wynikiem 5-6. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, więc tego, że będzie to zacięty pojedynek, można było się spodziewać. Emocje udzielały się nie tylko bezpośrednio grającym na boisku, ale także piłkarzom rezerwowym i kibicom. Stąd częste upomnienia sędziego i czerwone kartki. W pozostałych meczach rozegranych na boisku przy szkole podstawowej numer 4 padły następujące rezultaty. Piłkarze FC Bażant pokonali swoich kolegów z Modela 8-6. A zespół Fat Boys Team wygrał z SNW 11-1. Nie mniej atrakcyjnie było na obiekcie przy szkole podstawowej numer 1. Tam ekipa Biłgoraj uległa drużynie Załadunek Team 3-6. Zawodnicy Galacticos wygrali ze 100% 7-5, natomiast pojedynek drużyn RWKS Sparta i Blockersów zakończył się rezultatem 5-5 i był to pierwszy w całym sezonie mecz, w którym lider tabeli nie wywalczył kompletu punktów. W tabeli po 14 kolejkach na prowadzeniu RWKS Sparta, która zgromadziła 40 punktów. Drugie miejsce zajmuje Załadunek Team, który ma o 4 punkty mniej, a na trzeciej pozycji plasuje się obecnie zespół Fat Boys Team z 31 punktami na koncie. Tuż za podium znajdują się Blockersi z dwupunktową stratą do trzeciego miejsca. Kolejne pozycje zajmują OKS Sitarska, Spartacus Team, Model, ekipa Biłgoraj, Galacticos, FC Bażant, SNW i 100%. Kolejne mecze amatorskiej Ligi Piłki Nożnej już w najbliższą sobotę. W imieniu organizatorów i drużyn zapraszamy do kibicowania. Trwają zmagania w ramach sportowej rywalizacji szkół. Wraz z nadejściem wiosny coraz częściej oglądamy naszą młodzież podczas zawodów rozgrywanych na świeżym powietrzu. We wtorek i środę na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej numer 5 rozgrywana była powiatowa gimnazjada dziewcząt i chłopców w piłce nożnej. We wtorek do wspólnej rywalizacji przystąpili chłopcy. W zawodach wzięło udział 6 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A znalazły się zespoły z Aleksandrowa, Goraja i Gromady. Natomiast w grupie B z Majdanu Starego, Tarnogrodu oraz reprezentanci gimnazjum nr 2 w Biłgoraju. Mecze trwały 2 razy 10 minut, a nad ich przebiegiem czuwał sędzia Jarosław Hasiak z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. Gry zawodnikom nie ułatwiała pogoda, która zmieniała się jak w kalejdoskopie. Raz słońce, a raz deszcz ze śniegiem. Pogoda nie rozpieszcza, ale trzeba grać, bo to jest etap powiatowy, finał powiatowy, prawda? I musimy rozegrać ten turniej, gdyż już 26, czyli w najbliższą środę, jest półfinał wojewódzki w piłce nożnej w Krasnogrodzie, dlatego trzeba rozegrać dzisiejszy ten turniej. Rywalizację w grupie A zwyciężyli piłkarze z Aleksandrowa, natomiast w grupie B reprezentanci Majdanu zremisowali w meczu z gimnazjum nr 2 1-1 i dzięki lepszemu bilansowi bramek strzelonych we wcześniejszych spotkaniach to właśnie oni przystąpili do meczu o pierwsze miejsce. W finale ekipa z Majdanu pokonała Aleksandrów 4-2 i dzięki temu awansowała do rozgrywek rejonowych. Chciałbym zapytać o to, jak wygląda ogólnie poziom piłkarski, jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe gimnazjalne, bo pan od lat szkoli przecież młodzież w tym sporcie, nie tylko w tym oczywiście, ale także w piłce nożnej. Jak to wygląda na przestrzeni ostatnich lat? Czy jest podobnie, że ten poziom wzrasta, czy spada? Trudne pytanie dość, ale chyba w tym roku jest poziom troszeczkę słabszy niż był choćby w roku ubiegłym, czy dwa lata temu. No, chyba z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że trochę jest słabszy. Bo w ubiegłym roku mieliśmy bardzo mocny zespół, Aleksandrów miał bardzo mocny zespół, dobrze się w ubiegłym roku również prezentował Majdan, a w tym roku widzę i to szczególnie mówię też po swojej drużynie, że trochę jednak ten poziom jest słabszy, ale niemniej jak na piłkę młodzieżową bardzo, bardzo wyrównany i na fajnym poziomie. Następnego dnia na tym samym obiekcie do rywalizacji przystąpiły dziewczęta. W tych zawodach także walczyło 6 zespołów reprezentujących Biszcze, Oprze, Korytków, Aleksandrów, Frampol oraz gimnazjum nr 1 w Biłgoraju. System gier był taki sam jak w przypadku chłopców. W meczu o trzecie miejsce gimnazjalistki z Oprzy pokonały swoje rówieśniczki z Biszczy dopiero w rzutach karnych wynikiem 2-0. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1. W finale zmierzyły się Aleksandrów i Frampol. Zawodniczki z Aleksandrowa nie miały problemu z pokonaniem rywalek. Mecz zakończył się wynikiem 5-0. Wiadomo więc, że to piłkarki nożne z Aleksandrowa reprezentować będą nasz powiat na etapie rejonowym.
Biłgorajscy koszykarze zakończyli sezon, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, ale nie oznacza to dla nich odpoczynku od trenowania. Co roku jedną z form treningu jest udział w turniejach koszykówki ulicznej 3x3, w których zawodnicy basketu występujący jako Slam Drinkers osiągają znaczące rezultaty na arenie ogólnopolskiej. W dniach 22 i 23 kwietnia w Warszawie nasi zawodnicy osiągnęli rewelacyjny wynik, zajmując drugie miejsce i wygrywając wszystkie swoje mecze, poza finałem, w którym ulegli ekipie z Warszawy 12-22. Zespół Slam Drinkers wystąpił w składzie: Łukasz Krawiec, Michał Swacha, Tomasz Wójcik i Sebastian Pyszniak. Gratulujemy i czekamy na kolejne dobre wieści z boisk ulicznej koszykówki. W niedzielę 23 kwietnia w Werbkowicach odbyły się 23. ogólnopolskie cukrownicze biegi uliczne, w których czołowe lokaty osiągali młodzi biłgorajanie. W biegu na 800 metrów dzieci z rocznika 2006 pierwsze miejsce zajęła Natalia Podpora, a druga była Amelia Sankiewicz. W kategorii 800 metrów chłopców z rocznika 2006 i młodszych pierwsze miejsce zajął Miłosz Rozwadowski. 800 metrów dziewcząt roczników 2004-2005 wygrała Oliwia Hałka. Na 1500 metrów rocznika 2002-2003 najlepszy był Przemek Jachosz. 1200 metrów dziewcząt rocznika 2000-2001 najszybciej pokonała Kamila Skałecka. 1500 metrów chłopców rocznika 2000-2001 wygrał Dawid Bernaś, a zwycięzcą biegu na 2000 metrów chłopców z roczników 1998-99 okazał się Sylwester Pyda. Bieg główny na dystansie 8 km wygrała wychowanka z Nicza, obecnie reprezentująca AZS UMCS Lublin, Angelika Mach. Gratulujemy. W imieniu klubu sportowego Łada Biłgoraj zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej do udziału w meczu o Mistrzostwo 4 Ligi Lubelskiej, w którym Łada podejmować będzie Hetmana Zamość. Mecz odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia o godzinie 17. Organizatorzy przypominają o konieczności zabrania ze sobą dowodów osobistych, ponieważ na tym spotkaniu obowiązywać będą szczególne przepisy i zasady. Będzie to impreza masowa, a zatem konieczne będzie weryfikowanie danych wszystkich posiadaczy biletów. Klub Łada Biłgoraj prowadzi przedsprzedaż biletów na ten mecz. Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej ładabiłgoraj.pl. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na magazyn ligowy, który już za chwilę.